Zapraszam do wysłuchania 123 odcinka podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Żywe materiały, który jest dostępny bezpłatnie i powstaje wyłącznie dzięki wsparciu słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Aleksander Dębiński, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach. Piotr Prochenka, Adrian Wiśniewski. Tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do podcastu, bardzo dziękuję. A pozostałych słuchaczy bardzo proszę o wsparcie poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Jeśli tylko uważasz, że ten podcast ma dla Ciebie wartość. All we need to do is make sure we keep talking. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Do studia zaprosiłem dzisiaj pana doktora Jana Paczesnego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan jest doktorem nauk chemicznych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zgadza się. I no, rozpoczynamy taki Mini cykl, nie wiem co z tego wyjdzie, kilku audycji we współpracy właśnie z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. No i tutaj już się rodzi pierwsze pytanie, bo chcielibyśmy zacząć od chemii, nie od chemii fizycznej, bo chemia jest. fizyczna to już jest część e, tej nauki. E, chemia dzieli się na chemię organiczną i chemię fizyczną. I jeszcze jest kilka e, działów, dziedzin chemii. E, ch, chemia teoretyczna, e, chemia analityczna, chemia nieorganiczna. Także tych podziałów, e, biochemia e, również, tych podziałów jest, jest więcej. Natomiast wydaje się, że takim głównym, spajającym to, e, to wszystko <laughs> takim twierdzeniem jest, że, że chemia zajmuje się przemianami. Że przemianami. Jeżeli mamy zmianę związku jednego w drugi, zachodzi reakcja chemiczna, to wtedy, to wtedy mówimy o chemii. Ale tak teraz o tym myślę, że, że, że chyba nie tylko. Chemia jest. Um, w ogólności nie, niekoniecznie musi zajmować się tylko przemianami takimi, gdzie, gdzie zachodzi reakcja chemiczna, cała. Ja znów teraz wychodzę z chemii fizycznej. Chemia fizyczna to jest taki dział chemii, który stosuje zasady fizyki do opisania, opisywania układów chemicznych. Um, wiadomo, chemia taka, w, przepraszam, fizyka taka w szkole, no to mamy jako, jakieś ciało, spada, porusza oddziałują się, na siebie, oddziałują. Tak. Mhm. Natomiast chemia fizyczna bardzo podobne sprawy, tylko gdzieś tam w znacznie mniejszych rozmiarach, w cząsteczki, molekuły, atomy ze sobą jakoś tam muszą, muszą oddziaływać. I jak to wpływa na właściwości tych chemiczne, na właściwości chemiczne tych obiektów. O, tak, tak powiem. Mhm. Czyli to jest taka fizyka chemii, tak naprawdę, tak? Tak, gdzieś wyczytałem, że... Bo, bo jest również coś takiego, co się nazywa fizyka chemiczna. Mhm. I fizyka chemiczna... Jedna z definicji tej, tej, tej dziedziny nauki mówi, że to jest również stosowanie zasad fizyki dla, do badania układów chemicznych. I, i komentarz był następujący, że w zależności od tego, kto mówi, jeżeli fizyk, to tą samą, te same badania określam mianem fizyki chemicznej, a chemik mówi o chemii mhm. fizycznej. E, ale to są przenikające się przenikające się dziedziny. No tak, tak docieramy w tym XXI wieku, a już jedna piąta tego mhm. wieku jest za nami. Co Tak, to tak, już jesteśmy naprawdę w XXI mhm. wieku. To nie jest coś nowego, prawda? To już można powiedzieć, że to już no, i, i właśnie tak obserwuję, że te nauki zaczynają się tak bardzo łączyć i myśleć. Holistycznie tak zaczynają dostrzegać, że są inne nauki, że raczej bez wejścia w te inne nauki nie popchniemy dalej naszych badań, że, że tutaj no, trzeba myśleć y, wspólnie z sąsiadami, prawda? <laughs> Jak gdyby. To jest, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest kilka aspektów tej, tego, tego zagadnienia. Pierwszy Istnieją wciąż nierozwiązane problemy takie bardzo stricte z zagadnieniem, czysto chemiczne, czysto, chemiczne mm. czysto fizyczne, czysto matematyczne. Um, one są cały czas e, ludzie bardzo ciężko nad nimi pracują. Natomiast. E, natomiast rzeczywiście najwięcej chyba takich nierozpoznanych terytoriów, najwięcej możliwości jest na granicy. Ponieważ dopiero stosunkowo niedawno. Badacze przestali się bać, zaglądać do siebie nawzajem na podwórko, mhm. co, co, tam się dzieje, co tam się dzieje obok. I też chyba łatwiej zaglądać jest, prawda? Bo wszystkie materiały są no, dostępne łatwiej niż kiedyś. Ta, ta otwarta Nie. nauka mhm. tak, pomaga, rzeczywiście. Ale, ale też chyba się zmieniło myślenie. Kiedyś bardzo trudno było rozmawiać chemikowi z biologiem, chemikowi z fizykiem, bo oni koż, mieli niekompletnie elementarny język. Korzystali... Hermetyczne no, słownictwo. Na, nawet sposób myślenia był, mhm. był taki, um, który, który powodował, że, że było trudno się, trudno się dogadać. I to była taka pierwsza bariera, żeby um, dopuścić do siebie takie paradygmaty um, właśnie z tych, z tych innych dziedzin. E, fizycy myślą um, równaniami, wzorami. Bardzo często. Chemicy myślą w kontekście oddziaływań. Niekoniecznie muszą je opisać ilościowo, ale myślą o, tu się przyciąga, tu się odpycha, to ze sobą jakoś oddziałuje. E, a, a biolodzy myślą w ogóle funkcyjnie. To ten obiekt ma taką funkcję. Ten obiekt w, razem z tym obiektem, czy z tym białkiem e, robi coś to. E, oni, oni jeszcze, jeszcze bardziej w taki, w taki sposób funkcyjny do tego podchodzą, no i pogodzenie te, tych, tych światów. E, zaczęło się już jakiś czas temu. Ja sam, mój mentor, opiekun naukowy mojego doktoratu, był fizykiem, jest fizykiem teoretycznym, a ja jestem chemikiem eksperymentatorem. Więc dało się, dało się rzeczywiście to zrobić, ale czasami patrzyliśmy na siebie pustymi oczami i nie wiedzieliśmy, co, co, o, co, o co nam chodzi i dopiero ta rozmowa w trakcie, w trakcie wyjaśniała jakby punkt widzenia na dany problem. To jest jeden aspekt, ale drugim aspektem jest jeszcze to, ja jestem dosyć młodym badaczem, tak mi się cały czas wydaje um, i jestem kierownikiem grupy, która powstała dopiero półtora roku temu, więc próg wejścia w takie problemy, które są gdzieś mielone, badane od wielu lat, wielu dziesięcioleci jest wysoki i trudno jest wejść w taki projekt, w, taki, w takie zagadnienie, które które przez wielu innych naukowców jest gdzieś tam podejmowane. Należy znaleźć sobie swoją działkę nową, najchętniej, y, którą się będzie właśnie realizować, odkrywać, pokazywać jej znaczenie. I y, y, na pograniczu tego typu zagadnień jest najwięcej, mm -hmm. ponieważ cały czas kształci się jednak chemików, biologów, fizyków, a y, Działanie na pograniczu wymaga tej, tej wiedzy. Z no ale są kilku... studia interdyscyplinarne przecież w tej chwili, prawda? To, to, są, to, to chyba coś, wyjście jest w tym kierunku. To jest, to jest punkt wyjścia, natomiast przynajmniej z tego, co ja się orientuję, zawsze jest jakiś ten główny kierunek, który, mm -hmm. który determinuje. Tak, to pomaga, bez wątpienia. To e, takie osoby, choćby z Miss mapów w Warszawie, z Uniwersytetu Warszawskiego, ale one rzeczywiście widzą widzą, że, że jest coś, za, coś poza tym głównym, głównym, głównymi granicami o ich dziedziny. Tak, to się zgadza. Mhm. A dlaczego pana zainteresowała akurat chemia, a nie fizyka na przykład, a nie biologia? O, to, to, to będzie bardzo taka odpowiedź z punktu widzenia chemika, oczywiście. Więc każdy, każdy chwali, co, co no jego. No jakoś pan musiał trafić do chemii właśnie, tak? Ja, Trzeba było wybrać. Mhm. Moja mama jest chemikiem. Aha. I kiedy uczyła, ja, ja również jestem Jedynakiem. Kiedy uczyła, jakoś plątałem się jej bardzo często pod nogami. I ta chemia u mnie w domu była, była od początku. Pojawiała się, moja mama przygotowała na przykład uczniów do olimpiady, i oni przychodzili do nas do domu, rozwiązywali zadania. A ponieważ musiała się mną opiekować, to, to gdzieś tam się kręciłem. I Natomiast... pewnie, pewnie eksperymenty też chemiczne były przeprowadzane. To są takie bardzo działają na wyobraźnie, chyba, prawda? Zgadza się. Mama, mama rzeczywiście starała się, starała się, żeby proste jakieś, jakieś rzeczy eksperymentalne również pokazać, ale tego nie było aż tak strasznie dużo. Ja mimo, że pochodzę z małego miasteczka, pochodzę z województwa lubskiego z Żal, to, to chodziłem do szkoły, która dawała możliwości i na przykład robiliśmy bardzo dużo zajęć, przepraszam, eksperymentów z fizyki. To było zaskakujące. Pamiętam, że robiliśmy taki eksperyment w wannie i zalaliśmy sąsiadkę piętro niżej. To też była strasznie, strasznie ciężka historia, ale udało nam się ten eksperyment gdzieś tam, gdzieś tam wykonać. Natomiast... No jak pan mówi o eksperymencie i wannie, to ja widzę ich chemii mhm. tak, w kontekście chemii, to ja widzę od razu Breaking Bad nie. O nie. i pewien odcinek. Nie, nie. tam, tam było, chodziło o to, że ta wanna miała być dużym rezerwuarem, który zapobiegał zmianie temperatury układu. O, że jakąś reakcję prowadziliśmy w, w dużej ilości wody i że to, ten układ nam się był jakby termostatowany o to o to chodziło, ale to też już było jakieś... nie jakiś... takie makabryczne rzeczy. Nie, nie. Ale ja właśnie mówię, że ta chemia gdzieś właśnie w tych filmach do nas dociera ponownie, prawda? Mm -hmm. I tak zaczyna nas fascynować. No jak, jak to możliwe? A dlaczego, że tutaj ten sam płyn wlany do żeliwnej wanny jest w stanie go zniszczyć, tą wannę, prawda? A wlany do takiego cienkiego pojemniczka polirystyronowego czy jakiegoś innego tak sztucznego, sztucznego tworzywa, nie jest w stanie się wydostać z niego, prawda? To są te oddziaływania. Wspomniałem o tym, że chemicy myślą w kontekście oddziaływań. I to jest doskonały przykład. Tutaj mamy silne jakieś oddziaływania, silną reakcję, a. a... Polimer jest, jest bierny chemicznie, nie ma tych jakichś oddziaływań. Ale jeszcze wrócę, bo mm -hmm. wydaje mi się, że, że nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. Jeszcze y, wspomnę tylko, że mama, kiedy się dowiedziała, że jednak idę na tą chemię, to powiedziała, że, o Jezus, będę musiała cię utrzymywać do czterdziestki. Na szczęście się to nie, nie sprawdziło. Znaczy ona e... była też na utrzymaniu rodziców? Na nie, ale była nauczycielem, a nauczyciel y, jest w tej chwili emerytowanym nauczycielem, a no, mówiła, że, o, będzie ci ciężko finansowo, bo nauczyciele to tak nie zarabiają. Co też jest bardzo. Ważnym tematem, i, i wolałbym, żeby nauczyciele zarabiali lepiej, żeby rzeczywiście ci najlepsi, czy dobrzy studenci szli w tym kierunku, żeby to była rozsądna ścieżka kariery, bycie nauczycielem. W tej chwili chyba trzeba mieć powołanie, trzeba czuć. Mhm. Że, że chce się to robić, bo finansowej zachęty to tam za bardzo nie ma, ale to jest inny temat. Natomiast chemia, przynajmniej mi się jednak wydaje, że chemia jest po środku. Chemia jest pomiędzy fizyką i biologią, i może matematyka trochę dalej, ale, ale jakby jest na połączeniu. Tych, tych dwóch dziedzin. Chemikowi łatwiej jest rozmawiać z fizykiem niż biologowi e, i chemikowi łatwiej jest rozmawiać z biologiem niż fizykowi. Mhm. E, to jest niewielki krok w lewo, niewielki krok w prawo i jesteśmy już, już w innych dziedzinach. Jednak ta, ten dystans dzielący fizyków od, od biologów jest duży. E, a chemicy, chemicy są gdzieś po środku. I to też był, był taki mój pomysł, że dobra, to teraz chemia. A w którą stronę pójdę? Czy w chemię kwantową, która jest w zasadzie fizyką e, i, i można robić fantastyczne rzeczy, będąc chemikiem, obliczeniowcem czy chemikiem teoretycznym, e, które ocierają, czy, czy są wręcz fizyką, a można robić biochemię, e, chemię bioorganiczną, e, gdzie jesteśmy chemikami, a pracujemy z układami biologicznymi. No i. Mi się zdarzyło jeszcze, jeszcze inną ścieżkę znaleźć, czyli właśnie te żywe materiały, living materials, tak się nazywa zespół badawczy, którego jestem kierownikiem. No bardzo chwytliwe hasło jest, żywe materiały, czyli tak naprawdę jeszcze w powiązaniu z chemią, tak? mhm. czyli wyobrażam sobie, że to są jakieś związki chemiczne, które pod wpływem pewnych działań zaczynają zachowywać się tak jak żywe organizmy. Dokładnie. Albo to współpracują są... z tymi żywymi organizmami. Dokładnie tak. tak. Mhm. E, właśnie, e, kiedy, kiedy stanąłem przed taką, taką szansą, żeby, żeby założyć e, grupę badawczą w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, e, zastanawiałem się tak, żeby, ta, ta gry, żeby się nie ograniczać. Gdybym powiedział, nie wiem, że pracuję nad termodynamiką układów binarnych. No to już całe życie będę w tych, tych układach binarnych. A te żywe materiały są takim dosyć otwartym, e, otwartym zbiorem, który będzie ewoluował, mam nadzieję, w czasie mojej naukowej kariery, ale jest dokładnie tak, jak, e, tak jak Pan wspomniał. Czyli m, m, żywe materiały to są układy abiotyczne, sztuczne, które. Pełnią funkcję układów biologicznych. Na przykład sztuczne enzymy. Na przykład, Ale same nie są żywe. A tak? same nie są żywe. Same są materią absolutnie nieorganiczną. Na przykład wspomniałem o enzymach. W tej chwili um, jest taka duża, duża gałąź um, prac, w których nanocząstki um, metaliczne, na które, które same w sobie są katalizatorami reakcji chemicznych. Różnych, wiele takich, um, dokłada się do nich selektywność, po to, żeby katalizowały tylko jedną konkretną, mhm. czy kilka konkretnych przemian, właśnie nadając im takie cechy e, enzymów. Mhm. Ale nie są to białka, to są nieorganiczne, na przykład nanocząski złota z jakimiś tam um, ligandami na powierzchni. Innym przykładem są sztuczne przeciwciała. Um, jest taki profesor w profesor Haupt, który się tym przepraszam, bardzo mocno zajmuje, e, wdrukowane polimery. Czyli e, robimy polimer, który ma w swojej strukturze takie geometryczne luki. I do tych luk pasują, czy takie otwory. Do tych otworów pasują tylko konkretnie dane e, antygeny. Jeżeli dobrze przygotujemy taki polimer, to później to on będzie wyłapywał te konkretne mm -hmm. rzeczy, do których e, luki ma przygotowane. Jeżeli się z tego zrobi nanocząski, czy mikrocząski, no to to jest sztuczne, e, sztuczne przeciwciało. Innym przykładem może być, to jest coś, co, co próbujemy, jeszcze tego nie mamy opublikowanego i cały czas, cały czas próbujemy z tym, z tym działać. To jest taki kierunek, wydaje mi się, na najbliższe 10-15 lat. Przetwarzanie sygnałów w materiałach. W tej chwili nasze komputery działają w ten sposób, że przetwarzamy impulsy elektryczne. A ja chciałbym przetwarzać sygnały w wyniku zmian w struktury materiałów. Samych zmian w strukturze hmm. materiałów. Można w ten sposób próbować się robić. Bra bramki logiczne, jakieś bramki logiczne, to dalej, co jest bardziej skomplikowane układy. Czyli znów mamy, no nie chciałbym powiedzieć sztuczny mózg, ale być może za 20-30 lat będziemy mogli. Mam nadzieję zrobić układ, który, któremu poda się kilka sygnałów wyjściowych, on je sobie tam przetworzy w środku i da nam odpowiedź jakąś tam. No bo właśnie, jeśli porównamy komputer do mózgu, no to w mózgu też są połączenia elektryczne, prawda? Ale nie tylko przekazywane, ale właśnie nie tylko. Mhm. Tam są też yy, chemiczne reakcje Dokładnie. zachodzą, tak? I biologiczne, tak? Mhm. To znaczy jest to żywy organizm ciągle. Dokładnie. Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, bo jak pan mówi o tym, że to są też nieży, nieżywe organizmy, tak, to znaczy nie organizmy, tylko. Mm -hmm. Tylko układy. układy, tak. No to wirus jest takim układem mhm. nieorganicznym. Znaczy, nie, to nie jest organizm, prawda? To jest bardzo trudna sprawa i, w i znów, w zależności od tego, kogo się spyta, tak jak fizyków o, o fizykę chemiczną i chemików o chemię fizyczną. Jeżeli wirusologa się spyta, czy mikrobiologa, spyta się, czy wirus jest żywy, to część znakomita część odpowie, że tak ponieważ się y, rozmnaża, ponieważ y, No ale sam się nie rozmnaża, właśnie no potrzebuje ale, organizmu. Ale się rozmnaża, mamy miliony wir potomne. Y, podlega ewolucji, zmienia się w toku ewolucji. Także o, według tej definicji jakby tak spełnia. Rzeczywiście wirusy nie prowadzą, nie prowadzą metabolizmu swojego, nie mają Reakcji chemicznych czy reakcji biochemicznych w środku nie, nie prowadzą. Wymagają komórki gospodarza, żeby się, e, się gdzieś tam namnażać i żeby ukończyć swój cykl życiowy. I rzeczywiście osoby, które zajmują się bardziej skomplikowanymi organizmami mówią, nie, wirusy są tylko strzępkiem materii, który może oddziaływać z organizmami i w ten sposób się replikować, powielać. No, ale w żywych materiałach wirusy znajdują zastosowanie, tak? Można je wykorzystać. Tak. My się zainteresowaliśmy wirus, takimi specjalnymi wirusami, bakteriofagami. To są wirusy, które atakują komórki bakterii e, z kilku powodów. No to bardzo pożyteczne chyba w niektórych wypadkach, szczególnie tam, gdzie przestają działać antybiotyki, prawda? Zgadza się. Jest na świecie kilka takich centrów. Jedno w Polsce, w, we Wrocławiu, bardzo prężnie działających, które leczą zakażenia bakteriami wielolekolekopojnymi. I rzeczywiście ludzie, którzy się tam zgłaszają, już wyczerpali większość czy, czy wszystkie ścieżki możliwe. I mierzą się z tymi zakażeniami często od wielu lat. Szczególnie zakażenia układu moczowego są, są trudne. Gdzieś ostatnio czytałem, że, że ktoś miał zakażenie pęcherza od 10 lat, praktycznie cały czas chroniczne zakażenie pęcherza nie mógł tego niczym wyleczyć, i podanie bakteriofagów, czyli właśnie wirusów atakujących bakterii, spowodowało, że te bakteryfagi zaatakowały bakterie infekujące ten układ moczowy tego pacjenta. I w wyniku ukończenia swojego cyklu życiowego spowodowało śmierć tych bakterii, skutecznie lecząc, mhm. lecząc pacjenta. Czyli sprowadzamy krzyżaków do Polski, a potem mamy z nimi problem. E, trochę tak, natomiast Polska jest mocniejsza. Zostają, tak? Nie, nie zostają. Tak samo jak w <laughs> szczepionce. Czasem, czy, czy właśnie po przechorowaniu jakiejś choroby, nasz organizm uodparnia się na obiekty obce. Więc niestety to terapia bardzo często jest jednorazowa. Ponieważ jeżeli nie uda się tego zrobić za pierwszym razem, organizm roz, zaczyna rozpoznawać bakteriofagi i przeciwciała zaczynają niszczyć, um, niszczyć podany lek de facto. Więc często jest to, um, jest to terapia ostatniej szansy i trzeba ją po prostu wykorzystać. Trzeba ją I przygotować dobrze. I bakterie się nie uodpornią na te bakteriofagi. S a, jest coś, coś co mm, ja nazywam wojną w mikroświecie. Mhm. Są mechanizmy, E, dzięki którym bakterie mogą uodparniać się na, na bakterie. No bo jakoś uodparniają się na antybiotyki, tak? No to... Mechanizm jest troszkę inny, e, ponieważ jednak bakteriofagi są, są znacznie bardziej skomplikowane i ten ich cykl życiowy jest, jest bardziej skomplikowany niż, niż działanie antybiotyków. Antybiotyki zazwyczaj przyłączają się do jakiegoś konkretnego jednego miejsca w bakterii, blokując, nie wiem, ścieżkę metaboliczną. I teraz, jeżeli tylko drob wprowadzimy drobną modyfikację, mm, na przykład enzymu, że on nie będzie już wiązał do tego, do tego antybiotyku. Albo uda się nam, uda się nam, uda się bakterii. W jakiś sposób pozyskać enzym, który degraduje ten antybi antybiotyk, no to mamy antybiotykoodporność. Oporność. E, natomiast w przypadku bakteriofagów e, jest, jest trudniej, ponieważ one również e, ewoluują i również e, prowadzą ten wyścig zbrojeń, również się zmieniają i dostosowują do tego, co bakteria wymyśli. Ale chyba takim najbardziej e, znanym ostatnio e, elementem jest system CRISPR, za który. W zeszłym roku był, był, była Nagroda Nobla. To jest system, który właśnie pozwala rozpoznać bakterii obcy materiał genetyczny i go pociąć od razu. Ludzie go wyciągnęli i zaczęli stosować do inżynierii genetycznej, ale, ale jakby naturalnie on się pojawił w bakteriach po to właśnie, żeby zapobiegać infekcjom bakterii fagowym. Mhm. Czyli to jest przyszłość z tego wniosek. Bo, bo coraz więcej tych bakterii jest lekoodpornych, prawda? Poszukiwanie, poszukiwanie um, antybiot antybiotyków, czynników um, antybakteryjnych jest bardzo istotne i, i my nawet popełniliśmy niedawno taką, taką pracę przeglądową, w której pokazywaliśmy, um, że niestety to jest cały czas niedoceniony problem, ponieważ bakterie są sprytne. Bakterie rzeczywiście potrafią przystosować się do bardzo wielu czynników. I choćby właśnie system CRISPR jest tego przykładem, że nawet do takich czynników bardzo skomplikowanych. I badacze, którzy na przykład sugerują, że można korzystać z nanocząstek srebra do pozbywania się bakterii, um, nie zwracają uwagi na to, że bakterie mogą zyskać oporność również na srebro. E, I i my w, te, w tej publikacji właśnie postulujemy, że oprócz tego, że, że czynnik powinien być antybakteryjny, powinien wykazywać się wysoką biobójczością, to również należy prowadzić prace pokazujące, jak szybko bakterie mogą zyskać na dany czynnik, e, czynnik oporność. To jest duży problem. Czy bakteriofagi go rozwiążą? Na pewno przez jakiś czas tak. Ehm, to jest o tyle trudne, że. E, że baktery, bakteriofagi bardzo często są dosyć specyficzne. I jeżeli mamy bakteriofaga atakującą jedną, jedną bakterię, to on już nie zaatakuje innej bakterii. No, ale mieć... to może i dobrze, bo tak no przecież antybiotyki w większości działały na wszystkie bakterie, po prostu wyjaławiały nam organizm na ładnych Zgadza kilka się. lat. Zgadza się. I powrót do tego, do tej normy bakteryjnej, którą mamy około 2 kg w końcu dobrych bakterii w sobie, to to jest bardzo długi i żmudny proces. Biom bakteryjny jest bardzo istotny, dla zachowania równowagi organizmu. Natomiast problem jest następujący. Ma, pojawia się pacjent z sepsą w szpitalu. Trzeba go ratować. Lekarze, przynajmniej z tego, co, co nam się udało porozmawiać z lekarzami właśnie praktykami, mówią, że są w stanie poczekać jedną godzinę tylko na informację o tym, jaka bakteria powoduje infekcję. Aha. I, a później muszą podać jakieś leki i podają, żeby ratować życie tego pacjenta, podają leki o szerokim spektrum działania i celują we wszystkie. Taka bomba atomowa po prostu na bakterie. Mhm. A w jedną godzinę wykryć bakterie to nie jest tak łatwo. To, to nie jest trywialne, Szczególnie jeszcze w takich początkowych stadiach, na przykład właśnie sepsy, gdzie to stężenie bakterii, w czy we krwi przede wszystkim, czy w, czy w moczu jest, jest jeszcze stosunkowo niskie. Mhm. Um, i, no, no i to jest trudne. E, tutaj również mogą pojawić się, e, wy, być bakteriofagi wykorzystane, bo e, no właśnie ta ich wysoka specyficzność do, do bakterii może być wykorzystana do tworzenia bioczujników. I to również udało nam się, udało nam się zademonstrować, mhm. że takie połączenie, bierzemy element z natury, czyli bakteriofaga, i tworzymy z niego urządzenie, które dalej gdzieś tam coś, coś nam pomaga, w tym przypadku wykrywać, wykrywać bakterie. Ale bakteriofagi to nie są tylko nasi, nasi sprzymierzeńcy. Otóż większość. Znakomita większość produkcji biotechnologicznej opiera się na zmodyfikowanych genetycznie bakteriach. Na przykład insulina. Produkowana jest w zasadzie tylko w bakteriach. Mhm. I teraz, jeżeli do takiego wielkiego bioreaktora wpadnie nam jeden bakteriofag z powietrza, na włosach, przyniesiony przez pracownika, czy choćby z substratów, bo bakteriofagów, o to może jest taka... Ciekawa informacja. Szacuje się, że bakterii fagów jest 10 do potęgi 31 sztuk na świecie w każdym momencie. A to jest więcej niż wszystkich innych organizmów, włączając to bakterie razem wziętych. Mhm, ale na całym świecie, tak? Na, świe na, mhm. na, na Ziemi, tak. Mhm. To 10 jest do 31. Mhm. Gigantyczna, gigantyczna ilość. Tych bakteriofagi, one są wszędzie. One są na naszym stoliku, na naszych rękach. W centymetrze powietrza pewnie, 61. Kwadra... też. Ok, nie, nie przeliczałem. <laughs> to jest, to, to jest pewnie byłoby kilka. Pamiętam taką pracę, gdzie, gdzie badacze z Norwegii poszli 50 metrów w lewo od drzwi wejściowych do labu, wzięli próbkę ziemi i wykryli ileś tam nowych fagów. Poszli 50 metrów w lewo i wykryli zupełnie inne fagi. I tam podawali mniej więcej ilość, ilość ile było właśnie w gramie materiału, w glebie, ale nie pamiętam w tej chwili tej wartości. Natomiast jest ich, jest ich dużo, więc pojawienie się ich w bioreaktorze nie jest niemożliwe. Ale takiego celowanego chyba trudniej, prawda, Skoro one tak, tak są różnorodne. Ale zawsze jest ryzyko. I rzeczywiście mm. e, e, z, zaraz, do tego, zaraz do tego wrócę. Natomiast m, taki jeden bakteriofag w ciągu 15-20 minut po infekcji jednej bak On wiąże do jednej bakterii. 15-20 minut trwa jego cykl życiowy, i w czasie tego cyklu życiowego wewnątrz bakterii produkowane jest do kilkuset kopii. Powiedzmy 100 kopii. Mhm. Uwolnienie. To tak, jak, tych, tak jak wirus normalnie, no robi. Dokładnie. Mhm. I uwolnienie tych, e, tych 100 kopii zazwyczaj powoduje śmierć tej bakterii. No ale po 15 minutach mamy już 100 bakteriofagów. Te 100 bakteriofagów atakuje 100 bakterii. W ciągu następnych 15 minut, już nie no, mamy stu, tylko Rosji. mamy 10 tysięcy. Mm -hmm. Po kilku godzinach wszystkie bakterie są zamordowane, i de facto ten, ten, tą partię produktu należy wyrzucić. To, to trzeba już się pozbyć tego, tego. Mówimy o tej insulinie. Tej przykład, insulinie nie. choćby. I to się zdarza? To, to jest obserwowane? Rzeczywiście tak. tak się dzieje? My współpracujemy z taką firmą z Gdańska, która się nazywa Fage Consultants. I to jest firma, która działa na, na takiej zasadzie, że jeździ po świecie i pomaga e, firmom biotechnologicznym pozbyć się zakażeń bakteriofagowych. Bo nawet nie jest samym problemem, że, że takie zakażenie się pojawi, tylko problem jest taki: opróżniamy nasz bioreaktor, czyścimy go, i musimy być pewni, że w tym bioreaktorze nie zostanie ani jeden bakteriofag. Bo jak nalejemy świeżych bakterii, no, to wszystko się zaczyna od Ale początku. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby oczyścić z bakteriofagów przestrzeń, czy jakąś, jakieś pomiesz... jakieś naczynie? Z informacji, którą właśnie od tej firmy dostaliśmy, mieli przypadek, gdzie ich jedyną receptą było: musicie porzucić ten, tą, tą linię produkcyjną i zbudować nową, bo tu się już nic nie da zrobić. Natomiast tak, są metody dezaktywacji bakteriofagów, my również nad tym pracujemy. Szukamy metod, które Pozwolą właśnie zabezpieczyć również działający bioreaktor. Czyli dodajemy czegoś do bioreaktora, co nie wpływa na bakterie, ale jeżeli bakteria fakt się pojawi, to jest związany i nie może zaatakować mhm. bakterii. Więc takie prace również, również prowadzimy w naszym. W naszym zespole. I z informacji branżowych okazuje się, że nawet 70% wszystkich firm biotechnologicznych napotyka problem infekcji bakterii. Fagowej. Więc to jest duży problem. że To jest rzeczywiście duży, no, czy duży ten problem. Ten problem nie bierze się z tego, że coraz dokładniejsze mamy, że tak powiem, narzędzia do patrzenia i coraz więcej widzimy. A w związku z tym, skoro coraz więcej widzimy, to coraz więcej problemów się pojawia. Nie, te problemy były, tylko wcześniej nie wiadomo było, co, skąd, skąd, skąd się, się biorą. Po prostu się wylewało i... No tak jak kiedyś była choroba, też nie wiadomo było, skąd ta choroba jest. Dokładnie, tak? ktoś że... umierał niestety i po prostu Czy umierał. Czy zaraza i nie tak wiadomo. samo, powietrze morowe przechodziło, tak? I... Dokładnie. Więc w tej chwili to, że, że widzimy, co tam się dzieje, pozwala nam szukać sposobów na zapobieganie i, i zwalczania tych, e, tych problemów przynajmniej. Tak mi się wydaje, Aha. ale rzeczywiście bakterie są szeroko stosowane, choćby proszki, te substancje czynne w proszkach do prania, wiele leków są produkowane normalnie w zmodyfikowanych bakteriach. Ale również przecież przemysł spożywczy. Przetwórstwo mleka no to e, kefiru by nie było gdyby nie I tam jest problem taki kultury że, bakterii żywe i tam jest problem taki że nie da się wyjałowić samego substratu Mleko które gdzieś tam pochodzi e, przecież od zwierzęcia gdzieś tam jest pobierane, nie, nie, nigdy nie będzie wolne od bakteriofagów e, i tutaj no również e, No ale tu... teraz mamy takie zastępstwa Wega, weganie używają zupełnie innego mleka i, I tutaj już chyba nie tak łatwo przeprowadzić taką. A ja nie wiem, czy można kawę zrobić z wegańskiego <grym> mleka. Nie. Zupełnie się na tym nie znam. Nie wiem. Pewnie ktoś coś wymyśli zaraz. Mm. No ale żywe materiały, właśnie to też można sobie wyobrazić, że nie wiem, że skoro żywe, no to one będą jak gdyby rozwijać się, te, te żywe materiały. One nie będą stabilne od początku do końca istnienia. Zresztą nic nie ma stabilnego w naszym życiu tak naprawdę. No ale powiedzmy że jeśli jest koszulka wyprodukowana z poliesteru, no to ona te kilkadziesiąt lat będzie prawie niezmienionym stanie. Mm. Natomiast z żywego materiału to ona powinna rosnąć z nami? Tutaj jakby pomysł jest, jest taki, że ja jednak wywodzę się z chemii fizycznej i teraz powiem parę słów o termodynamice. Bardzo wiele wiemy o układach równowagowych, czyli takich, gdzie wszystko już się wydarzyło, i jeżeli mamy cząsteczkę produktu, to on powstaje z substratu, ale jednocześnie tyle samo się tam gdzieś się rozpada, więc mamy stan równowagi. Natomiast życie jest układem generalnie e, daleko, od, mhm. daleko od stanu równowagi, który wymaga do jego utrzymania cały czas dostarczenia energii. No e, i cały czas wydala też przecież Dokładnie. organizm. Przetwarzamy tą energię e, część. Ale potrzebujemy do utrzymania naszego, naszego stanu, potrzebujemy cały czas dostan dostarczać energię. Mm, I teraz, jeżeli dostarczymy tej energii mniej, albo więcej, albo w, innym, w inny sposób, to możemy rekonfigurować ten nasz układ. Stąd, na przykład, nasz organizm adaptuje się, jeżeli nie wiem, nagle potrzebujemy wykonać duży wysiłek. Potrafimy to zrobić. E, i tak samo w tych sztucznych układach. To był właśnie pomysł, że on, on, taka dynamiczna samoorganizacja, czyli tworzenie się uporządkowanych struktur tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dostarczamy im energii. W momencie, kiedy tej energii zaczyna bra brakować, to one się rozpadają, zaczynają być mhm. bezładne. E i, I to też jest taki kolejny worek, jakby z punktu widzenia chemika, tej mojej chemicznej duszy. E, taki bardzo, bardzo naukowy. Opracowanie zasad rządzących układami nierównowagowymi, bo, bo tego nie, nie wiemy. Nie potrafimy dobrze projektować układów z daleka od stanu równowagi, nie potrafimy ich kontrolować, nie wiemy do końca, jakie prawa rządzą, e, rządzą takimi układami. Dla przykładu, w, w stanie równowagi jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak ten układ będzie wyglądał, jaki, ten, jaki strukturę ten układ przyjmie. Jeżeli mamy stan daleko od, od stanu równowagi, a dla przykładu skomplikujmy sytuację może przyjąć kilka różnych struktur, to nie wiemy, którą przyjmie. Nie potrafimy tego przewidzieć. I opracowanie takich zasad również jest, również jest ważne. Choćby z punktu widzenia zrozumienia życia, bo komórki są układem dalekim od stanu, od stanu równowagi. Jest kilka pomysłów, um, które, które zmierzają jakby do opisania takich układów, ale to cały czas jest, jest w powijakach. Mhm. Czyli, a ten stan równowagi to jest po prostu, to, to, tak naprawdę tam się dalej dzieje, tak? tylko tak. już bardzo wolno. Nawet niekoniecznie, tylko. No, bo możemy powiedzieć o Ziemi, że ona też jest w jakimś stanie równowagi, ale tak naprawdę jest to kama kawałek skały, który mknie w kosmosie z dużą prędkością, i zaraz może się zderzyć z czymś innym. Tak? Zaraz to jest takie też pojęcie względne, prawda? Jest... Zaraz za, za kilka miliardów lat albo zaraz za sto lat. Nie? Ziemia, ziemia jako cały układ jest zdecydowanie układem poza, poza stanem równowagi. Mamy słońce. Stan równowagi byłby, gdybyśmy zabrali słońce. Czyli nie dostarczamy energii do Ziemi. I co się wydarzy? Jaki stan, e, jaki stan będziemy, do jakiego stanu dojdziemy? E, prawdopodobnie życia by nie było, no bo życie z definicji jest, o, no, być może w, e, gdzieś tam. Niesporczaki by przetrwali. albo przy źródłach geotermalnych, tam gdzie ta energia może być dostarczana. No to by zaraz wszystko zamarzło, przecież koszmarnie byłoby zimno. To, to jest minus 200 parę stopni, Dokładnie. tak? Dokładnie. Blisko Więc, zero Kelwina, to dwa, dwa stopnie Kelwina zdaje się w kosmosie panuje dokładnie. temperatura. Także... Więc to, to, to jest też zrozumienie tego, jak zachowuje się cała, cała homeostaza na Ziemi. Również jest układem z daleko od stanu równowagi. Bardzo skomplikowanym, ale chcielibyśmy zrozumieć, jak można, nie wiem, zapobiec efektowi cieplarnianemu, czy zwiększeniu temperatury najwydajniej. To cały czas jest poza naszym, naszym zasięgiem. Natomiast wypadło mi z głowy w tej chwili. Natomiast wracając jeszcze do, do organizmów, no przecież. Szczególnie w bakteriach. Bakterie są workiem, w którym jest nieskończenie wiele, e, o, znów nie jestem nieprecyzyjny, przepraszam, jest bardzo dużo e, różnych białek i one muszą się spotkać. Muszą w odpowiednim momencie się spotkać, z, e, przeprowadzić reakcję chemiczną, syntezować jakiś ważny produkt. E, no i jak to się dzieje, że one się spotykają w ogóle? To są właśnie wszystko mm, układy z dala od e, stanu równowagi. No całe, cała, jak gdyby cała przestrzeń, cały wszechświat ciągle się rozpada, a tutaj mamy na, na, mm -hmm. na ziemi mamy coś odwrotnego, prawda? Coś się buduje, coś się tworzy z tego rozpadu, jak gdyby, ale też rozpadając się stale. Tuż z, z, z profesorem Robertem Hoystem rozmawialiśmy o. E, kiedy wspominałem okay. o moim mentorze i nauczycielu, to właśnie miałem na myśli profesora Roberta Hołysta. Jestem ze szkoły Hoysta, zdecydowanie. Więc być może to, to również zaszczepiło we mnie zainteresowanie. Natomiast w trakcie stażu podoktorskiego ja byłem w Korei Południowej i pracowałem z profesorem Grzybowskim. Polski naukowiec przez znakomitą większą część kariery w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili w Korei Południowej, właśnie zajmujący się również stanami nierównowagowymi, um, poszukującymi, poszukujący um, jak można z zewnątrz kontrolować układy w nanoskali, no bo do tego to się również sprowadza, czyli... Mamy jakąś zbieraninę obiektów, nanocząstek, włączamy prąd, włączamy światło i te nanocząstki coś zaczynają robić, zaczynają jakoś się układać w konkretny sposób. A kiedy się ułożą, mogą na przykład, nie wiem, katalizować jakąś reakcję albo mieć jakąś inną funkcjonalność. Wyłączamy ten czynnik zewnętrzny, one się rozpadają, mamy takie włączniki. E, następnym krokiem będzie połączenie kilku takich układów e, w cykl taką ścieżkę enzyma, pseudoenzymatyczną, gdzie produkt jednej reakcji, czy produkt z jednego układu wykorzystywany jest następnym, jako substrat i tak dalej, i tak dalej. No zmierzamy do tego, o właśnie, zmierzamy do tego, żeby, żeby tworzyć to sztuczne życie. Są takie prace, które... Czy coś takiego jak nanoroboty, tak? Pracujące. Tak, tak, tylko w in, nie w takiej wersji, jak my, my sobie wyobrażamy. To są po prostu strzępki materii, które w odpowiedni sposób zbliżają się do siebie. Tak jak układają w tych polimerach, że one przechwytują Dokładnie. te cząstki, które im pasują. To, to nie jest tak, że nagle mamy Taki bardzo kubel, bardzo małego robocika, który, mm -hmm. czy, czy statek, który gdzieś tam pływa w naszych żyłach i ma. E, nie, to są zazwyczaj znacznie mniejsze układy, które. E, które jeżeli. Który, które chcielibyśmy móc projektować na poziomie atomowym, żeby coś wykonywało jakiś, jakąś funkcję, nie wiem, żeby dołożyć śmigiełko, które mhm. będzie się kręcić tylko zawsze w jedną <laughs> stronę. E, I dzięki temu, żeby ten, ten obiekt poruszał się chętniej w prawo niż w lewo, na przykład. To Jesteśmy na tym poziomie. To nie jest jeszcze rozwinięte w taki, w taki sposób, że nie wiem, że można e, wprowadzać do organizmu człowieka taki mini stateczek, który poleci sobie w konkretne miejsce i tam wypakuje kalgo w postaci jakiegoś leku i koniec. Tego jeszcze, tego jeszcze nie potrafimy. To no jest, ale te bakteriofagi to troszkę podobnie działają. Tak? Ale to jest zapożyczenie z biologii. No tak. To jest zapożyczenie z biologii, czyli wykorzystujemy te elementy, które powstały w toku ewolucji. Sami jesteśmy jeszcze dosyć, dosyć na początku, no i tu również upatruję, upatruję szansy, że mamy, mamy co robić przez te najbliższe, nie wiem, mam nadzieję, przynajmniej 40 lat jeszcze pracy naukowej, żeby jakiś duży, duży problem rozwiązać. A co się Panu zdarzyło ostatnio, takiego ciekawego, co, co Pana. Jakoś poruszyło um, wyobraźnię, na przykład, że, że coś, nie wiem, jakiś materiał, właśnie, który, który można byłoby wykorzystać do budowania tych żywych materiałów? Mi się najbardziej ostatnio poruszyło mnie fakt, że udało mi się zbudować zespół, który jest bardzo fajny. Pozdrawiam tutaj, tutaj młodych badaczy z zespołu Living Materials z IHF, bo, bo to nie jest oczywiste. A udało się zebrać taką ekipę, dzięki której ja się budzę rano i jest jej yeah, trzeba iść do pracy, bo jest hmm. tyle rzeczy do zrobienia. Ale z takich, z takich najciekawszych rzeczy no prowadzimy kilka projektów. Ja nimi wszystkimi jestem w tej chwili strasznie zainteresowane, chciałem powiedzieć, zajarany, przepraszam, żargon. Um. I, I one wszystkie są w tej chwili najważniejsze. To jest zawsze tak, że, że dopóki się czegoś nie wie, to, to chciałoby się poznać, a, a w momencie, kiedy już się poznaje, to nowe rzeczy są, są gdzieś tam, e, gdzieś tam e, ciekawsze. E, mamy bardzo fajne, fajne takie związki czy materiały jako kandydatów, właśnie do dezaktywacji bakteriofagów w bioreaktorach, czyli to, co wspomniałem. Dodajemy czynnik, który jest bezpieczny dla bakterii, a bakteriofagi zabija. Czyli e, i mamy takie testy gdzie do litre bakterii wprowadzamy bardzo niewielkie ilości bakteriofagów i no, normalnie te bakterie w ciągu godziny są, e, są tam zabite, ale w momencie, kiedy ten czynnik jest obecny, no to proces idzie dalej, proces tworzenia jakiegoś tam białka idzie normalnie dalej, bakterie są zabezpieczone, a bakteriofagów po jakimś tam czas, czasie już w próbce nie ma. Mamy też takie układy dwuwymiarowe, które reagują zarówno na temperaturę i pole magnetyczne i mogą się przearanżowywać w zależności od tego, jak i, jaką, jaką temperaturę przyłożymy. Tam jest takie przejście fazowe. To są rzeczywiście jeszcze takie często ciekawostki. E, naukowe, ale rzeczywiście staramy się również o, o, o tą aplikacyjność. Na przykład e, ta, ta dezaktywacja fagów, no to firma e, z Gdańska Phage Consultants, ale również jest istotna stabilizacja bakteriofagów. E, zgłosiła się do nas firma z Hiszpanii, która mm, wykorzystuje bakteriofagi do oprysków jabłonek. Okazuje się, że jest jakaś bakteria, która powoduje chorobę, chorobę jabłoni. E, I w labie ich preparat świetnie działa, wszystko jest super, ale w momencie kiedy robią oprysk, nagle wydajność preparatu jest znacznie, znacznie niższa. No i oni mówią, hmm, w Hiszpanii jest ciepło. E, I bakteryfagi są dezaktywowane. Nasz, nasz preparat jest dezaktywowany przez wysoką temperaturę. Co zrobić? Co dodać do tej formulacji, żeby bakteriofagi przetrwały trochę mhm. dłużej. No i próbujemy coś tam i dla, nich, dla nich również znaleźć. Wydaje mi się to strasznie ciekawe i interesujące. Um, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że badacze są najbardziej z, zafascynowani tymi projektami, które są w tej chwili. Wszystko, co już jest skończone, to już jest skończone. Wiemy, znamy to, rozumiemy, idziemy dalej. No tak, ale zostają białe plamy gdzieś tam z tyłu, tak? I to, to zostają tak już na zawsze? czy, czy jednak Nie, ktoś wraca do nich sięga? się do tego. Mhm. Wraca, się, wraca się do tego, ale czasami trzeba dorosnąć. Czasami jakiś, pro, jakiś problem pozostaje nierozwiązany w danym momencie, bo. Bo się po prostu jest w złym momencie jeszcze swojego życia, w momencie rozwoju, nie doczytało się czegoś. nie, Czasami pomysły pojawiają się w przypadkowy sposób, więc mhm. tak mi się również to zdarzyło, że miałem, mam jakiś problem cały czas gdzieś tam od kilku ładnych lat leżący na półce i nie wiem, do niego, jak do niego podejść. Ale on gdzieś tam jest i e, może nie, że czeka na swoją kolej, ale, e, ale jest. I, I kiedy pojawi się pomysł, jak go rozwiązać, to na pewno do niego, e, do niego wrócimy. Na tablicy Mendelejewa też jest parę pustych jeszcze miejsc chyba. Mm. Oh. <laughs> ja w tej chwili nie pamiętam. Ja gdzieś mówiłem o tych najnowszych ultra ciężkich, ciężkich pierwiastkach I, i tam chyba komentarz był taki, że zbliżamy się znowu jest postulowana wyspa stabilności, że dojdziemy znowu do pierwiastków, które będą trochę bardziej stabilne. I nie będzie tak, że o, mamy nowy pierwiastek, bo mieliśmy jeden atom przez jakiś ułamek sekundy i udało nam się go zaobserwować. Tylko rzeczywiście będzie, będą pierwiastki, które, które będą mogły być stabilne przez dłuższy czas. No i to znów rodzi bardzo wiele możliwości. No bo jakie te pierwiastki będą miały właściwości, co z nich będzie można zrobić. Zobaczymy. To jest to jest właśnie taki problem, o, o którym wspominałem. Bardzo już konkretny, z danej konkretnej dziedziny, gdzie, żeby wskoczyć do tego pociągu, jest wysoka bariera wejścia. Trzeba, to nie każdy może Data się za To doświadczenie doświadczeń i przetrawić dokładnie, i wszystko dokładnie. poznać. Trzeba być w tym miejscu, mm. trzeba mieć odpowiedniego mentora, żeby, żeby móc to robić. Um, to jest bardzo ciekawe. Ale sam nie, nie, nie bardzo chciałbym się chyba tym zajmować. Mhm. Ale właśnie teraz wracając już do takiej mhm. czystej chemii, e, to znaczy do tych pierwiastków, do atomów, do takiej, no podstawą chyba jest w chemii pierwiastek, prawda? Mhm. Czyli jak gdyby stworzenie z pierwiastków dopiero tak. jakichś e, związków chemicznych, tak? E, czy to nadal się robi? Czy, czy to Oczywiście. nadal jest tak, że bierzemy sobie hel, bierzemy sobie żelazo, łączymy je w jakiś tam sposób i mamy taki związek jakiś, który będzie nam coś robił? Oczywiście, bo cały czas poszukiwane są, są takie materiały, które będą miały e, konkretne właściwości. W tej chwili e, tak, to, to jest chyba takim motorem napędowym i, i układy dwuwymiarowe. Kiedy grafen się pojawił, nagle okazało się, że jest bardzo dużo możliwości w grafenie. No, bo on jest taki cieniutki, tak? To znaczy, on jest jednoatomowo szeroko, grubości jednego atomu, tak? W idealnym świecie, tak. Przygotować taki jednoatomowy grafen jest, jest trudno i w tych aplikacyjnych zastosowaniach grafen zazwyczaj jest. Multiwarstwowy. Tak. Mm -hmm. Po prostu mm -hmm. bardzo trudno jest przygotować taki, taki monowerstwowy e, grafen. Oczywiście to się to, to, do tego się zmierza, bo to są najlepsze właściwości, ale tam są i defekty. Trudna sprawa. Ale siarczek molibdenu, związek, który był znany, znany od długiego czasu, okazało się, że również tworzy takie dwu, dwuwymiarowe, bardzo cienkie układy, które mają jakieś konkretne. Konkretne właściwości. Cały czas poszukiwane są nadprzewodniki wysokotemperaturowe. No to tu muszę powiedzieć, że w naszym instytucie pojawiła się No, no właśnie, na no przewodnictwo, w jakiej temperaturze w tej chwili występuje? Bo już to chyba wyższa jest niż ten wyższa. Wiem, że było Nature w zeszłym roku z panem profesorem Tkaczem od nas z Instytutu. Ojej, nie pamiętam, minus 50 stopni Celsjusza, no. minus 70 stopni Celsjusza, natomiast w wysokim ciśnieniu. Tam mhm. trzeba było przyłożyć wysoki ciśnienie, No i to była praca, która zasługiwała na nature. E, więc cały czas to jest, to jest dosyć trudne. I tak, w, tym, w takich aspektach poszukuje się nowych materiałów, które będą miały jakieś konkretne e, właściwości. E, wspomniałem, skąd, skąd pochodzę, i, i okazuje się, że, że, że w Warszawie jest jeszcze jeden pan profesor, który, e, profesor Tomza z wydziału fizyki. E, z którym byliśmy kolegami. Jeździliśmy razem na te olimpiady chemiczne w czasie, w czasie, w czasie szkoły. I on się zajmuje ultra zimnymi układami mm. i bada, jak niektóre układy w bardzo niskich temperaturach się zachowują, jakie mają właściwości. Poszukuje aplikacji dla tego typu. Tego typu zastosowań. Więc to jest jedna rzecz, jakby związana z syntezą, ale druga jest, jest taka, że synteza chemiczna, szczególnie organiczna, jest w tej chwili bardzo utylitarnie traktowana. Potrzebujemy mieć związek, który nie wiem, ma ładunek taki i ma taką strukturę. Boom, robimy syntezę. Mhm. Koniec. Więc w tej chwili cały czas przygotowuje się nowe związki, szczególnie o, wspomniałem o tych nanozymach, czyli o cząstkach, nanocząstkach metalicznych, które na powierzchni mają, mają jakieś ugrupowanie, jakieś, jakieś ligandy, które determinują ich właściwości. No i te ligandy trzeba w jakiś konkretny sposób przygotować. I tutaj wchodzi chemia organiczna. Chemia organiczna w, w ogóle w tej chwili y, jest na, może na, nie na zakręcie, ale jest, y, bardzo mocno się zmienia. To jest ten moment, gdzie chemia organiczna się niesamowicie zmienia, ponieważ pojawiają się... W kierunku biologii, tak? Nie, połączenia. nawet mhm. czysta, czysta chemia mhm. organiczna. Pojawia się software, pojawia się sztuczna inteligencja, która potrafi zaprojektować reakcje chemiczne i podać e, chemikowi w jakich warunkach przeprowadzić proces, jakiego katalizatora użyć, z jakich substratów wyjść, żeby uzyskać konkretny produkt, który się chciałoby, chciałoby uzyskać, więc no a no to ponieważ ja chciał syntezę termojądrową to jest, to jest nieorganiczna sprawa. To jest raczej sprawa nieorganiczna, a może nawet chemio, chemiofizyczna bardziej. Bo tam sam układ jest dosyć prosty, tylko potrzebne są bardzo nietrywialne warunki, żeby, żeby ta reakcja zaszła. Ale, ale w momencie, kiedy chcielibyśmy mieć, nie wiem, związek o pięciu atomach węgla, dwóch atomach jakiś tam, nie wiem, siarki, fosfor, coś tam, w odpowiednim, odpowiednim ułożeniu, to software zaczyna nam podpowiadać, jak to zrobić, jak taką funkcjonalną cząsteczkę przygotować, przygotować w laboratorium. Wydaje się, że chemicy organicy starszej daty bardzo niechętnie do tego, do tego rozwiązania podchodzą, ponieważ to im zabiera trochę pracy. Do tej pory byli Czyli sztuczna inteligencja już zaczyna zabierać pracę. W tej chwili nie trzeba już, okazuje się, że nie trzeba mieć aż tak dużo doświadczenia, żeby wykorzystując ten software i, i, i bazy danych, i sztuczną inteligencję, żeby zaprojektować reakcję, która się uda. Oczywiście nie zawsze, oczywiście to nie jest tak, że, że wszystko można tym zrobić, ale było pokazane, były przykłady w, w bardzo dobrych czasopismach, gdzie właśnie ten software był wykorzystany do na przykład zaprojektowania syntezy leku w taki sposób, żeby omijał patent, żeby ta synteza miała patent. Mhm. Albo w taki sposób, że z nastu etapów reakcji robi się pięć i wydajność wzrasta z jednego procenta do kilkudziesięciu procent, bo mamy znacznie mniej, znacznie mniej mhm. etapów. Czyli to było zrobione w ten sposób. Projektujemy reakcję w komputerze. Sztuczna inteligencja podpowiada nam, jak tę reakcję przeprowadzić, z jakich substratów, w jakich warunkach. Robimy ją w labie i ona wychodzi. I pokazujemy, że nikt na to wcześniej nie wpadł, bo e, komputer jeszcze ma na przykład taką przewagę, że dostrzega układy więcej niż dwuskładnikowe. Zazwyczaj reakcje chemiczne, które, które projektują ludzie jest A plus B daje C. A komputer to właśnie, to pozwala tak. zrobić A plus C plus D. To zmiana jakości zupełnie. Mhm. Mieszamy coś i dostajemy zupełnie związek, którego nie byłby w stanie przewidzieć, przewidzieć człowiek. To nie zawsze oczywiście wychodzi. Czasem, czasem komputer wskazuje niemożliwe do, do przeprowadzenia układy, ale no, tutaj jest jeszcze człowiek rzeczywiście potrzebny, żeby to zweryfikować. Ale już same pomysły w chemii organicznej zaczynają pojawiać się. Z, z tej strony, dosyć niespotykanej, no bo to wymagało jednak programowania, um, takiego machine learningu um, i no, chemia organiczna jest w tej chwili w, w przededniu bardzo dużych zmian. Hmm, czyli jak jakiegoś uderzenia naukowego, to raczej z tej strony by się pan spodziewał? W sensie odkrycia jakiegoś przełomowego? W chemii? Ciężko powiedzieć. Nie, ojej, nie, nie zastanawiałem się nad tym. To, to jest taki bardzo, bardzo przykład, który w tej chwili pobudza wyobraźnię, który w tej chwili chemików rzeczywiście może nie rozpala do czerwoności, ale o którym się, się dużo mówi. Natomiast odkrycia są często przypadkowe i tutaj, tutaj ten przykład wymagał bardzo wielu skomplikowanych operacji, ale choćby przykład grafenu, gdzie, gdzie pierwsza praca to była taśma klejąca i odrywanie płatków grafenu, to przecież bardzo prosty eksperyment. Nie wymagający nieskończenie wielu przygotowań, tylko wymagał wpadnięcia na ten pomysł, na, na ten koncept. Więc wydaje mi się, że bardzo wiele odkryć, nie osiągnięć, odkryć, pojawi się, bo dojdziemy do momentu, w którym będzie możliwe pomyślenie nowych rzeczy. O, w tej chwili nie mamy jeszcze wiedzy, żeby niektóre, na niektóre pomysły po prostu wpaść. Ale dochodzimy do takiego, cały czas dochodzimy do, do punktów, w którym możemy patrzeć kawałek dalej. I możemy zauważać rzeczy, które wcześniej były dla nas niedostępne, bo nie wiedzieliśmy trzech kroków wcześniejszych. I, I może to być wynikać z rozwoju właśnie sztucznej inteligencji i wspomaganego komputerowo nie wiem, projektowania. Leki się w ten sposób projektuje w tej chwili na przykład, ale, ale niekoniecznie. Może być tak, że będziemy mieli Stosunkowo prosty pomysł, który będzie po prostu znakom znaką geniuszu i, i tyle. I to również jest, jest możliwe. No i narzędzia mamy coraz sprawniejsze chyba, tak? I ten nano narzędzia. Tak? Zgadza się? O, to jest następna rzecz, którą ja jestem maludnym recenzentem, ponieważ jeżeli pojawia się publikacja, no to okazuje się, że badacze z mojego pokolenia niestety nie czytają publikacji. Może nawet nie to, że nie czytają publikacji, nie czytają starych publikacji. Jeżeli czegoś nie ma w internecie, nie ma w PDF-ie, to to nie istnieje. Więc nagle pojawiają się prace, które odkrywają to samo, co w latach 50., 60., 70. Ludzie wpadają na to samo. Ten sam pomysł, tylko nowymi metodami. Dochodzą, hmm. pokazują więcej szczegółów, ale sama, sam przekaz główny tych artykułów, czy samo odkrycie już zostało zrobione. Tylko, że młodzi badacze niestety o nim nie wiedzą. Bo no, każdy dla siebie Amerykę musi odkryć, tak? Ale, ale, to ale też chyba jest tak... przygoda. Jakaś, nie? <laughs> tak, ale szkoda czasu. Jest tyle pomysłów, tyle rzeczy do zrobienia. Wystarczyło się douczyć, nie? Że, że szkoda czasu na robienie czegoś, co już zostało zrobione. No i tyle. Ja namawiam, żeby, żeby od czasu do czasu jednak przejść się do biblioteki, żeby wziąć wydrukowane w fizycznej formie czasopismo naukowe do no Ale to tak jak pan mówi, to tego jest tyle, że właściwie szkoda na to czasu, tak? I trzeba iść do przodu. Zgadza trzeba. się. I jeśli weźmiemy tą nową naukę, posługującą się nowymi narzędziami, nowymi, no to wiadomo, że, że to co stworzymy nie mogło być stworzone wcześniej, bo... Bo po prostu nie było takich narzędzi, nie było takiego, takiej obserwacji, i, i to chyba jest pewniejsze. Zgadza się. Natomiast w większości tych przypadków, o których wspomniałem, to, to problem polega na tym, że to jest ten, to samo zjawisko, które jest opisane jakby wniosek, jest taki sam. Tylko, że jest z większą dokładnością, lepiej udokumentowany, ale nie ma nowej jakości. To jest to samo odkrycie zrobione jeszcze raz. Tylko dzięki nowemu. Nowemu sprzętowi. No i rzeczywiście młodzi badacze, ale my zrobiliśmy to korzystając z tego superdzielczego. No dobra, zrobiliście to, ale, ale pokazujecie dokładnie to samo, co już zostało, zostało zrobione gdzieś tam właśnie 50 lat. Jeszcze do lat, lata 80 już zaczynają być zdigitalizowane, Aha. ale wcześniejsze publikacje są, um, są, co, są cały czas dosyć trudno dostępne. Um, bardzo często trzeba po prostu... Prosić o ksero jeszcze cały czas, gdzieś tam w, o mhm. fizyczną kopię. Um, nie zawsze jest to, jest to wygodne, i w, dlatego się tego nie robi. Właśnie z powodu um, tego napięcia. O, nauka jest, to dochodzimy do, do, do tematu, może nie patologii, ale problemów w nauce. Nauka w tej chwili jest już nie tylko publish or perish, czyli publikuj mhm. albo zgiń, ale, ale wręcz publish a lot. Or perish, czyli publikuj niesamowicie dużo, bo po prostu tego się od nas wymaga. No i ludzie niestety idą na skróty w ten, w ten, w ten sposób. No. S są problemy, absolutnie. Czyli jednak w kierunku otwartości, tak? Jednak musi być dostępna ta praca, która będzie opublikowana. Zdecydowanie. Ja nawet ostatnio pandemia spowodowała, że z profesorem Liczkiewiczem i z doktorem Liczkiewiczem, z braćmi, popełniliśmy taką pracę z dziedziny scentometry, czyli mierzenia nauki. Pandemia spowodowała, że przez moment nie mogliśmy pracować w laboratorium i chcieliśmy coś innego zrobić, i wykazaliśmy, że publikacje, które są dostępne w trybie open access, czyli dostępne jakby dla wszystkich, lepiej się cytują, są więcej zauważane. To nie, to nie jest jakieś super strasznie odkrywcze. My to zrobiliśmy akurat w jednej konkretnej dziedzinie trybologii, czyli związanej z powierzchnią, ze zużyciem powierzchni, z smarowaniem, takimi rzeczami. I, i rzeczywiście takie, takich doniesień jest sporo, które pokazują, że jeżeli nauka jest otwarta, to ona dociera do większej ilości odbiorców. Ci, te większa ilość odbiorców może z nią coś zrobić, może ją przetworzyć, może ją wykorzystać do swoich badań i w ten sposób popycha się całe Poznanie, poznanie dalej. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę, że, że ten system jest, um, jest trudny dla naukowców, open accessowy, ponieważ um, istnieje coś takiego, co się nazywa APC, Article Processing Charge, czyli opłata za procesowanie artykułu. Um, i, I to nie jest jakieś strasznie wielki, um, wielkie zaskoczenie, no, ponieważ wydawcy czasopis muszą z czegoś żyć. Jeżeli nie pobierają opłaty za dostęp do artykułu, no to muszą skądś mieć opłatę za edytora, za skład, za serwery, za wydrukowanie tego artykułu, Recenzje. za recenzję. Chociaż akurat w chemii się nie płaci za recenzję. To są um, część tak zwanego serwisu. Um, natomiast te opłaty mogą sięgać kilku tysięcy dolarów. I skąd wziąć na to pieniądze? To jest, to jest problem dla naukowca. Ten problem się zrzuca wtedy, wtedy na naukowca. Jeżeli ja, na przykład, w grancie zaplanuję pięć artykułów naukowych, każdy z nich niech będzie 3000 dolarów, 3000 dolarów to jest 12 tysięcy złotych, powiedzmy, no to już mam 60 tysięcy złotych tylko na open access. Mhm. To już jest na duży procent, to już jest znaczny procent niektórych grantów. Um, I i tą, ten. Te pieniądze można by było wykorzystać na rzeczywiście robienie badań. Problemem również jest fakt, że pojawiły się czasopisma, tak zwane drapieżne, predatory journals, które zauważyły, że hmm, to jest biznes. Skoro naukowcy płacą za to, żeby opublikować artykuł, to my wam wszystko opublikujemy. Zapłacicie no to... nam, a my wam wszystko opublikujemy. I znów, ponieważ naukowcy. No tak, ale naukowcy chcą publikować w tych czasopismach, które przynoszą im punkty, tak zwane. Tak. Tak i tak by było idealnie. No, te punkty nie są idealnym rozwiązaniem, ale tak, tak by było, natomiast niektórzy na to nie zwracają uwagi. Chcą mieć sztukę. Chcą opublikować już szybko, bo grant trzeba rozliczyć, bo jest awans zawodowy, bo nieważne jest, czy ten artykuł zostanie dostrzeżony, ważna jest sztuka. I, i jest taka chęć, żeby, żeby pójść na skróty trochę. A czasopisma drapieżne w zasadzie publikują wszystko bez recenzji. Udają recenzję. Mi się zdarzyło kiedyś dostać zaproszenie Wyślij nam swój artykuł i dwie recenzje od twoich znajomych tego artykułu, a my Aha. ci go opublikujemy. Aha. Więc wiadomo było, że, że nie wyślę złych recenzji. Taki, taki autor. No i to jest rzeczywiście patologia. Z tym się walczy. Te, te, te czasopisma drapieżne są sporym problemem w tej chwili. No i ten, ta, ten wyścig zbrojeń również trwa, ponieważ na przykład... To, to jest duży biznes w Afryce i w Indiach, zaskakująco. E, powstają nowe czasopisma, które działają jak prawdziwe czasopisma naukowe, hmm. dochodzą do baz danych, zyskują punkty i nagle zmieniają swój charakter na czasopisma drapieżne po to, żeby skapitalizować zyski. E, no proszę, jak ten świat mikro przeplata się z tym światem makro. Ale jeszcze chciałbym wrócić hmm. troszeczkę do tych żywych materiałów. Bo jest to biologia plus chemia materiałowa, tak, to jest takie połączenie tych mm -hmm. dwóch dziedzin, w której wykorzystuje się wirusy, to już o tym mówiliśmy, biomolekuły, mm -hmm. organizmy, mm -hmm. ale czy również grzyby, czy bakterie, bo o, Bakteriofagach mówiliśmy, ale czy bakterie same też są wykorzystywane? Bakterie, tej... są, bakterie są super, ponieważ można z nimi umiemy z nimi metodami me, metodami ojej, mikrobiologii, ale też inżynierii genetycznej zrobić bardzo dużo rzeczy. I są takie bakterie, które na przykład w wyniku metabolizmu produkują nanocząstki. Metaliczne. Mamy taki projekt, który jest jeszcze w powijakach, ale gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam startuje. W którym chcemy wykorzystać tak specjalnie przygotowane bakterie do drukowania. Aha. Chodzi o to, żeby zmuszać bakterie, żeby poruszała się w jakiejś konkretnej ścieżce. W wyniku metabolizmu produkuje nanocząstki, więc będzie produkować ścieżkę z nanocząstek. Bardzo dobrze zdefiniowaną ścieżkę z nanocząstek. A Czyli to w... taką wektorową, w sensie tutaj skręć w lewo po trzech krokach. Dokładnie, dokładnie tak. Mhm. I będziemy to robić, czy, czy próbujemy to robić yy, z wykorzystaniem pola elektrycznego, bo bakterie mają ładunek na powierzchni, więc niejako przeciągamy tą bakterię na siłę yy, w konkretne miejsce, tam gdzie chcemy, no i w zależności od tego, jak szybko tą bakterię przyciągamy, to ten, ten, ten szlaczek z nanocząstek będzie węższy, szerszy. Być może kilka razy trzeba będzie po tym szlaczku I przejechać. I ją karmimy, tą bakterię? Solami. <laughs> solami? solami. Solami metali i one w wyniku metabolizmu przetrawiają sobie te, te sole i wyrzucają, wyrzucają nanocząstki. No także bakterie absolutnie można, można w wielu, wielu takich zastosowaniach wykorzystać. Grzyby już są bardziej skomplikowane. Jako chemik fizyczny w Instytucie Chemii Fizycznej po prostu łatwiej jest nam pracować z bakteriami. Grzyby wykorzystujemy, kiedy szukamy środków biobójczych i bardzo często sprawdzamy, czy nasz środek antybakteryjny również jest przeciwgrzybiczny. No i wtedy rzeczywiście, ale to takie proste, proste zastosowanie. Podejrzewam, że dojdziemy tam do tego jeszcze jeszcze gdzieś kiedyś. W tej chwili naszym głównym celem jest przejście z bakteriofagów również na wirusy eukariotyczne, czyli takie, które atakują komórki, na przykład roślinne, po to, żeby być trochę bliżej tych wirusów patogennych dla ludzi, żeby pokazać, że nasze czynniki antywirusowe mogą być stosowane również. Choćby w um, mitygację ryzyka przenoszenia takich wirusów powodujących pandemię. Mhm, e, więc to jest nasz cel na najbliższe, na najbliższe miesiące, żeby rozkręcić wirusy eukariotyczne w naszym laboratorium. Bardzo panu dziękuję. Dużo inspiracji, dużo nowej wiedzy z XXI wieku, z nauki i cieszę się, że, że mógł Pan nas odwiedzić, i będę do Pana dzwonił, jak będę miał jakieś pytania, jeśli Pan pozwoli. Bardzo proszę, bardzo polecam się. Ja niesamowicie lubię radio, podcasty, także było mi niezwykle miło. A no właśnie, pan mówi, że słucha pan jakiegoś podcastu. Proszę polecić w takim razie słuchaczom też. Revisionist History, Malcolm Gladwell. Podcast, gdzie, gdzie Malcolm Gladwell zerka na rzeczy z historii, na zdarzenia z historii, które są źle. Mm niepoprawnie oceniane i analizuję, co tak naprawdę dane zdarzenie, zdarzenie znaczyło. Bardzo polecam, bardzo miły podcast. To był moje, moje pierwsze zdarzenie z podcastami i wsysnąłem cztery sezony bardzo, 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 jest bardzo czego szybko. słuchać. W jest każdym razie słuchać, zdecydowanie. sporo już jest gotowych mm -hmm. tak, materiałów. Dobrze, a czy jakąś książkę może pan polecić na temat takich właśnie żywych materiałów? Może już jest jakaś książka na ten temat? Nie wiem. Jest, jest podręcznik akademicki z takiej nierównowagowej samoorganizacji, właśnie autorstwa mm -hmm. profesora Grzybowskiego, ale to jest zdecydowanie podręcznik akademicki. Z takich bardziej popularnych naukowych książek, to ja jestem niezwykle fanem książek e, Brysona. E, Krótka historia prawie wszystkiego. To jest książka, która już ma. Co najmniej 20 lat i troszkę się zdezaktualizowała, ale nie bardzo. Jest naprawdę świetna, polecam. Ja natomiast dzisiaj do, do studia przyniosłem książkę, która się nazywa Cathedrals of Science, i to jest książka, która mówi o początkach chemii fizycznej. O tym jest, jest niezwykle pasjonująca, mimo że ten opis początki chemii fizycznej nie brzmi zachęcająco, ale okazuje się, że ten początek XX wieku był niezwykle ciekawy, gdzie pojawiała się Teorie względności, a było jeszcze cały czas wielu noblistów, którzy nie wierzyli w atomy na przykład. Był taki bardzo wielki dualizm w nauce i było, tych sprzeczek między nimi na skalę światową było, było bardzo wiele. Także, także polecam jest, jest bardzo inspirująca, pokazuje. Ten, ten rozwój chemii fizycznej pokazuje też historię kilku, kilku bardzo ciekawych badaczy. No, tutaj w tej chwili mam w głowie Frisa Habela Bardzo Taki, taka postać dwuznaczna, z jednej strony, osoba, dzięki której mamy nawozy i które mówi się, że, że odkrycie syntezy amoniaku z azotu atmosferycznego pozwoliło na wykarmienie wielu miliardów ludzi. A z drugiej strony, jednak człowiek, który był podstawą gazów bojowych w czasie I wojny światowej, który rozwijał. Technologie. Jest opisany Langmuir, jest opisany Lewis. Naprawdę bardzo ciekawa, bardzo ciekawa pozycja, taka bardziej popularna naukowa. Dla mnie wracam. Przynajmniej raz na dwa lata sobie do tej, do tej mhm, książki mhm. wracam. Ta bardzo dziękuję w takim razie i do usłyszenia być może następnym razem. Bardzo dziękuję, za, Bardzo, bardzo się polecam. To był 123 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Żywe materiały z chemikiem doktorem Janem Paczesnym z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla każdego bez reklam, powstaje dla słuchaczy, nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl, ukośnik Borys Kozielski. Misją mojego podcastu jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie, do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to praca na pełny etat, i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy, bardzo proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od 3 zł miesięcznie, jeśli tylko ten podcast i jego misja mają dla Ciebie wartość. Podcast Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka.podcasty.info oraz w opisie podcastu. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Zapraszam również do kontaktu poprzez stronę na Facebook oraz e-maila boryskozielski-gmail.com Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapraszam również do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info. Ukośnik Borys Kozielski